Państwa, podejmując decyzję o wskazaniu współpracowników, kierowałem się doświadczeniem wynikającym z wielu konsultacji. Rozmawiałem w ciągu wielu spotkań z dziekanami wydziałów na temat opinii, na temat tych kandydatów, które chciałem przedstawiać, na temat potencjalnych współpracowników. Jestem bardzo wdzięczny za wszystkie udzielone rady, za okazane zaufanie. Również jestem wdzięczny tym z Państwa, tym dziekanom, którzy realizując swoje projekty zdecydowali się pracować na wydziałach. Chcę w ten sposób wskazać, że osoby, które dzisiaj zostaną przeze mnie przedstawione, są osobami wynikającymi z konsultacji, z kompromisu, z przemyśleń i wydaje mi się, że są to najlepsi z najlepszych. Chcę także dodać, że całe te wybory prowadzimy w oparciu o dotychczas obowiązujący statut Politechniki Opolskiej. Chcę przypomnieć, że na ostatnim posiedzeniu Senatu przyjęliśmy nowy statut, który zacznie obowiązywać od 1 kwietnia. W zapisach statutu dotyczących wyboru prorektorów jest mowa o trzech prorektorach i możliwym czwartym za zgodą Senatu. Nowy statut będzie przewidywał trochę inaczej. Kierując się ogólną sytuacją w kraju i w Europie, uznałem, że trzeba od siebie wymagać jak najwięcej i zadecydowałem o tym, żeby jednak pozostać przy trzech prorektorach. Uważam, że będziemy w stanie, w szczególności tutaj w tym składzie, podołać tym obowiązkom. Chcę także powiedzieć, że mamy prawo do definiowania tytułów stanowisk, które zaproponowałem. Jedynym zdefiniowanym czy wskazanym w statucie na mocy ustawy prorektorem jest prorektor do spraw studenckich, przy czym nie jest to tytuł tego prorektora, tylko zakres spełnionych obowiązków. Również w toku konsultacji, o których wcześniej mówiłem, zdecydowaliśmy się, że w sensie definicyjnym prorektor do spraw dydaktyki będzie obejmował jak gdyby szerszy pakiet zagadnień. Nie chciałbym przedłużać, w związku z powyższym pozwólcie mi Państwo, że przedstawię sylwetki trzech zaproponowanych kandydatur, a następnie oddamy się, a dokładnie Państwo, kandydaci na prorektorze, oddamy się do Państwa dyspozycji. Pani profesor doktor habilitowana inżynier Krystyna Macek-Kamińska jest specjalistą w dziedzinie elektrotechniki i informatyki, w szczególności automatyzacja napędu elektrycznego i metod numerycznych. Jest doktorem habilitowanym. W roku 1994 obrodził